Siemanko, dzisiaj bierzemy się za rzucanie szprycu. Zostało nam tylko rzucić w salonie, w kuchni. Mamy założoną fajną dyszę. Nie! Może powietrze ten, przetchała się dysza. Poczekaj, spróbuję tutaj na tym wąskim. Poczekaj. Miękki, dobra. Włączaj. Chyba przetchała się dysza. Ja pierdzielę. Ten nie jest zgięty wąs? Dobra, to może dysza się przytkała. Idź włącz, kurde. Próbuj tutaj to powietrze tam. Thank you.
Ile się zostało? Dobra, wyłącz na razie, obeschnie. To jeszcze raz sufit podrzucę. Salon z kuchnią mają 109,46 metrów kwadratowych, czyli tam 155 metrów. Na te dwa pomieszczenia było wyrzucone 230 litrów szprycu. Spryt cement 42,5 czerwony Cemexa. Jest to bardzo mocny cement. Do szprycu daliśmy z narzutu dodatkowo 30 litrów starego materiału, dzięki czemu udało nam się troszkę bardziej natuścić masę, bo wiadomo, cement w tym stracił swoją wartość, ale nadal jest wapno. Czemu tak dużo mamy odprysków? Dlatego, że mam założoną specjalną dyszę, która naprawdę fajnie rozpyla. Jest rzucony, no i piasek jest wirkowaty, te powierzch wir. Gruba frakcja i przy dużej prędkości wszystko odbija. W każdym bądź razie ja lubię robić na tej mojej dyszy, bo fajnie kryje. Jestem w stanie rzucić z ziemi na 6 metrów, może więcej. Więc nie trzeba zbędnego rusztowania, tak? Zostało nam się jeszcze trochę zaprawy w zbiorniku. Weźmiemy grubiej sufit, aby do poniedziałku ładnie nam przyschło. Tutaj widać, że mamy sporo tynku do nadrzucenia, jakieś 3-4 cm. Tak nam niestety wyszło. Siła wyższa. Tu zostały się do wklejenia dwa narożniki. I na razie tyle.